No, mamy 17:07, czyli teleekspres już leci. No co, dzisiaj trochę było ciepło, trochę. Gdzieś 13 stopni nawet. Słonka było. No teraz się trochę zachmurzyło. No i kotki, kochani, niektóre cały czas na dworze. Tutaj szramek mi się kręci koło nóg. Bambusia się kręci koło nóg. A tutaj śpi. Kto tu śpi? Chyba Murzynek śpi, kochani. Zobaczcie. Kicia, kicia. No śpi. Pod bocianem. Pod bocianem śpi. A ja, kochani, zrobiłem dzisiaj dobry uczynek ptaszkom. Piotruś mi pomógł, trzymał drabinę. Mówiłem, że kiedyś znalazłem taki domek, sklepek zrobiony na wzór pieńka. Do tego dołożyłem półeczkę, kochani, o. U góry dałem takie okrągłe linoleum, żeby chroniło przed deszczem. No i taki karmik, taki budka wyszła. O, tam u góry jest wyjście, kochani. No i dałem tutaj na drzewie, gdzie są gałęzie, żeby sobie ptaszek przyleciał, usiadł na gałązce. Poza tym tutaj będą liście, to będzie tak troszkę zamaskowane, nie będzie na widoku. Powinno to się ptaszkom podobać. No ale jeszcze wracam do kotków, które się wygrzewają, wylegują na dworze. Nie? Tutaj chyba Murzynek sobie leży. Już pokazywałem. O! Kiciulka. Tak? Bociek cię pilnuje? Co? Ale to nie jest jedyny kotek na dworze. Bambusia mi towarzyszy. Zobaczcie, kochani, tu jest jeszcze też. A tu kto? Pieszczoszek. Pieszczoszek, to ty, kiciulku, tak? No. A tutaj następny. Proszę pana. Telewidzu, obudź się. Zaczynamy. Cypisek, kochani. No, muszę wam, kochani, zdradzić, że cypisek robi wypady na te mokradła. Już dzisiaj widziałem go chyba drugi czy trzeci raz. Wrócił po kolana mokry w błocie upaćkany. No. Czyli chodzi tam na te mokradła, no ale co on tam robi na tych mokradłach? Kurczę. A tutaj jeszcze jeden jest. Kto to jest? Mamuśka? Chyba mamuśka tutaj sobie leży. O. Się tu ułożyła. A to cienki Borek. Też nie śpi, chodzi. Chodzi cienki Borek. No tak. Natomiast Piotrusia pana nie widuje. Kochani, to znaczy widziałem go rano. Przed śniadaniem, jak wszedłem do bocianówki, to on z bocianówki czmychnął. Ale to znowu tak czmychnął. Tak się, jakby się mnie bał. A właściwie to się boi. Tylko dlaczego on się boi, skoro ja mu krzywdy nie robię tyle czasu, to powinien się oswoić. O, a tutaj kogoś mamy. To tu się w liściach wygrzewa.
Ciotka płaszcza na łonie natury. W liściach sobie, tak, kiciulka? O, lubią te kotki w liściach sobie położyć. Jest zapach, kochani, przyjemny. Jednak co natura, to natura. Co przyroda, to przyroda. Kochani, to jest to. No tak. Byłem z Piotrusiem. To jest filmik nawet. Patrzyliśmy, gdzie są dziury. I znaleźliśmy te dziury. Kochani, ja już byłem na złomie. Przygotowałem dwie takie ramki z siatką, które były kiedyś chyba zabezpieczenie okien. I teraz mam wózek. I jadę wózkiem, przywiozę te ramki tutaj pod bocianówkę. I uzgodniłem z Piotrusiem, że jutro tam zamontujemy te dziury. Załatamy już porządnie. Chociaż Piotruś tam płytami chodnikowymi, ten płot trochę przechylony, płyty te oparł. Także nie stoją na sztorce, tylko pochylone, dociskają. Także te dziury tam są zatkane prowizorycznie. I miejmy nadzieję, że dzisiaj dziki nie przejdą. Chyba że podejdzie, ryjem przewróci te płyty i przejdzie. Czego nie można wykluczyć. No ale jutro się założy te siatki. Drutem się tam przymocuje, żeby czasami nie odepchnęły nosem. I miejmy nadzieję, że to wreszcie załatwi problem tych dzików buszujących tu u nas na terenie. No to tak to, kochani, wygląda dzisiejszy dzień. Fotograf z kamerą się zmierza. No tutaj nie ma jakoś kotków, co nie jest wykluczone, że w nocy tutaj kotki śpią, na przykład kusy. To ja kusego widuję tutaj, kochani, często. On tam nawet na bocianówce gdzieś u góry chyba śpi. No to tyle.